Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak to jeden cwany komunista powiedział, żadna tragedia nie może się zmarnować. Każdą tragedię ludzką trzeba wykorzystać do budowania komunizmu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No jeżeli coś się dzieje w Ameryce, czy ogólnie na świecie, no to rząd, budżetówka, przywódcy od razu mają na wszystko rozwiązanie. Oni mają rozwiązanie, no i to zawsze się wiąże z tym, że jest ograniczenie wolności słowa, ograniczenie wypowiedzi, ograniczenie prawa do posiadania broni, więcej restrykcji, więcej regulacji, więcej ingerencji w ekonomię, większe limity o tym, gdzie można rozwiązywać energię, regulowanie ceny kiełbasy, chleba i tak dalej. To wszystko jest robione przez rząd, który bardzo często coś robił tydzień wcześniej, miesiąc wcześniej, czy rok wcześniej, czy 10 lat wcześniej. To jest po prostu reparacja, łataniną, taka robią partaninę komunistyczną, robią partaninę socjalną i później starają się to wszystko reperować. No teraz jest wielka jedna dyskusja o broni. No, Kanada, Justin Lenin Trudeau w zasadzie zamroził no, posiadanie broni w Kanadzie. Tam ta konfiskata następuje dosyć radykalnie, dosyć szybko. To samo, co zrobili komuniści w Australii. Teraz komuniści przymierzają się do zrobienia tego w Ameryce. No, ale to się raczej nie uda. W Ameryce jest ponad 100 milionów ludzi posiada broń. Jest ponad 350 milionów sztuk broni w Ameryce. Przypuszczalnie to się nie stanie. No tyle tylko, że w Kanadzie, no to zrobili, że ci, którzy mają broń, to mają. Nie można już kupować, nie można już sprzedawać, nie można już produkować. Także to są te długoterminowe. To są takie długoterminowe, jak Hitler zrobił, Stalin, Jaruzelski. Jaruzelski to w czasie stanu wojennego to łachudra komunistyczna konfiskował wiatrówki, które bardzo często czeskie wiatrówki importowane do Polski, które można było kupić, no to trzeba było mieć zezwolenie policji, a później policja wiedziała, kto dostawał zezwolenie na wiatrówkę, to przysyłała list albo przysyłała dzielnicowego, który zabierał bez pokwitowania. No broni jako takiej, no to w Polsce nie było, bo już Hitler zabronił, to później Bierut i wszyscy inni zabraniali. No ludzie mieli jakieś dubeltówki, no ale kto miał dubeltówki? Ktoś, kto należał do kółka łowieckiego, a żeby należeć do kółka łowieckiego, sobie pozwolić na strzelanie do dzików czy saren, no to trzeba było być komunistyczną świnią partyjną i wtedy można było mieć tą dubeltówkę czy jakiś tam sztucer dosyć drogi. A propos sztucerów, Gierek wziął, łachudra komunistyczny wziął kredyty na z zachodu i produkował jakieś Winchestery czy jakieś inne sztucery na licencji amerykańskiej i wtopił miliony czy miliardy dolarów, tak jak wtopił w debilowate berliety, gdzie jeden berliet kosztował więcej niż 6 jelczy. No ale to był taki socjalizm idiotyczny Gierka. Broń krótką w Polsce, to mieli tylko ubecy, policjanci, wojsko, może jacyś strażnicy mienia i tak dalej, i tak dalej. No jest konfiskacja i w Ameryce też się do tego właśnie przymierzają. Prasa, środki przekazu, prasa, telewizja, internet no spowodowały to, opanowane są przez ostatnie 40 lat komunistami, no i oni wszystko robią, żeby po prostu pchać
tą pozytywną teorię socjalizmu i demonizują. Demonizują posiadanie broni, demonizują wolność wypowiedzi. Teraz tak debilowato się stało, że media trzymają taką narrację, że ten obłąkany 18-latek, który pojechał do Buffalo i zastrzelił tam ponad 10 czarnych w sklepie spożywczym, no to oni, komuniści, tłumaczą, że to jest fala, że to jest fala białego nacjonalizmu, białych narodowców. I że ta fala trzyma całą Amerykę w garści i że nadchodzi. No po prostu to jest straszenie, panika i oszukaństwo, no bo to był jeden obłąkany młody człowiek. No a teraz ta nowa grupa tych żurnalistów, tych dziennikarzy, no to oni po prostu już nie wierzą w wolność wypowiedzi. Oni teraz krzyczą, że wolność wypowiedzi powinna być limitowana i oni po prostu chcą zamknąć no taki półkonserwatywny kanał Fox News. Także, że komuniści są dzisiaj w Ameryce tak, jak to było 100 lat temu w Rosji. Oni po prostu są w stanie wziąć nagany i strzelać w tył głowy ludziom, którzy mają inną opinię. I to wszystko chcą robić w imię walki z bronią. Oni chcą robią to w imię walki z przemocą i tak dalej. Druga sprawa, no to była teraz w tym Teksasie, ten biednych 20 osób, no teraz pogrzeby się odbywają, no to następny obłąkany młody człowiek, 18-letni, który przez 2 lata w czasie tej paniki był zamknięty gdzieś w domu, nie kolegował się, nie wychodził na ulicę, siedział przy komputerze, pompował się tymi wszystkimi środowiskowymi idiotyzmami, wynalazł sobie wroga. No i to jest straszne, że lewactwo nie rozmawia na temat całej tej sytuacji społecznej. Jak to jest możliwe, żeby środki przekazu tolerowały coś takiego, że takie strzelanie, że ten obłąkany chłopak powstaje i jest w stanie doprowadzić do tego, że się przekona, że jest jakimś bohaterem. Jaki to jest moralny kompas, który ich tam kieruje i że ich tak skorumpował, zniekształcił i wykoleił, że oni wierzą w to wszystko. I dlaczego lewacy mówią, że trzeba po prostu zdelegalizować broń. No, uczciwi właściciele, jak im się zabierze broń, no to kto będzie klaskał? Będą klaskali tylko bandyci. Jak jest takie powiedzenie, że kiedy się zdelegalizuje broń, no to tylko bandyci będą mieli broń. No i tak to jest teraz w Australii. W Australii zdelegalizowani broń i ilość napadów z bronią w ręku po prostu wzrosła nieprawdopodobnie, no bo kto się obroni? Kiedyś uczciwi ludzie mieli broń, także jak ktoś gdzieś tam był napadnięty, no to zastrzelił bandytę, a teraz bandyta wie, że nie da rady zastrzelić. W Ameryce te łachudry komunistyczne nigdy nie piszą o Chicago, Detroit, o Baltimore, gdzie tam są nieustanne strzelaniny. Biały, który pojechał 200 kilometrów do Baltimore i zastrzelił 10, no to jest jedna wielka sprawa o białych nacjonalistach. A to, że w Baltimore tam ginie 200-300 osób rocznie, i nikt nic nie robi, no to jest jedna wielka cisza. To że biali komuniści przekonali czarnych, że wrogiem czarnych jest policja, co jest kompletną nieprawdą, no doszło do tego, że młodzi czarnoskórzy ludzie nie chcą wstępować do akademii policyjnych, nie chcą być policjantami. Oni po prostu zostali wytresowani, tak jak
w grupach, w środowiskach przestępczych w Polsce, kiedy tam w latach 60-tych, 70-tych były te bangi, gangi gitowców, wszystkich tych tatuowanych bandziorów, no to teraz robią to w tych dzielnicach, gdzie są tak zwane projekty. No te projekty to są, one są nazywane projekty, no bo to były projekty federalne, gdzie budowano 5, 10, 15, 20 budynków komunalnych, no i później cały w tych budynkach komunalnych po prostu cały jest element społeczny żyjący na zasiłkach, no i tam wychowuje się pierwsze, drugie, trzecie, czwarte pokolenie, które po prostu żyje na garnuszku państwowym, no i bardziej przedsiębiorczy młodzi ludzie, zamiast zostawać jakimiś sklepikarzami, przedsiębiorcami, inżynierami, lekarzami i tak dalej, i tak dalej, no to jedyne, co się dzieje, no to handlują narkotykami, przyjeżdżają ludzie z całego miasta i całe dzielnice, całe osiedla są po prostu tam opanowane, no i nikt o tym nie pisze. Prasa, środki przekazu wykoleiły wszystko i wykorzystują każdą okazję, każdą tragedię do pchania komunizmu. Idiotyczne huragany czy pożary lasów, rzeczy, które się działy od dziesiątek, setek tysięcy lat, są przedstawiane, że to jest wina ludzi. No, najbardziej wina białych, no, bo biali wymyślali silniki spalinowe, lokomotywy, także to jest wina wszystkich białych. W Afryce tego nie wymyślali, no to tam są pożary, to nikt o tym nie mówi, ale w Ameryce zawsze wypominają. Prawda jest taka, że w Kalifornii debile środowiskowi zabronili takiego małego wypalania, powiedzmy, i teraz ilość tego chrustu, która się zbiera przez dziesiątki lat, jak patrzycie, dlaczego Kalifornia idzie taki wielkimi falami, no dlatego, że w Kalifornii 20 lat temu to tam setki milionów drzew wycinano, no a później środowiskowi zabronili wycinania, także zabili przemysł meblarski, zabili przemysł drzewny, całe drewno przychodzi z Kanady, a teraz całe te drewno, wszystkie te drzewa, które mogły być po prostu kantówką na budynki, to się spala. I to jest właśnie ta paranoja komunistów środowiskowych, że każdy normalny jest w stanie przewidzieć, co się stanie w wypadku takich czy innych działań. No i to się dzieje. Dziennikarze komunistyczni też po prostu zwalczają białych chrześcijan. To widać na przykładzie tego, co się stało w Kanadzie. W Kanadzie tam zrobili jedną wielką aferę, sfabrykowali, można powiedzieć, o tych instytucjach katolickich, religijnych, kiedy tam Indianie byli przyjmowani do internatów. No internaty 100 lat temu, no to były popularne na całym świecie. W Polsce, w Europie, w Ameryce to były popularne. No i jak ci Indianie przyjeżdżali, młodzi Indianie, 12, 13, 15-letni, przyjeżdżali, mieszkali w tych wigwamach, przyjeżdżali do tych internatów, tam w dziesiątki, setki tysięcy tych młodych ludzi zostało wykształconych, szkoła podstawowa, średnia, szli na studia, zostawali inżynierami, lekarzami, sędziami, policjantami, no i umierali. Umierali tak jak wszędzie indziej, no to byli chowani. A komuniści przedstawili to, że tam było 200, 300 czy 500 grobów. No ale jak się policzy 200, 500 czy 1000 grobów przez 10, 50 czy 100 lat na 10, 20 czy 50 tych internatów, no to średnia statystyczna jest po prostu normalna. To nie było więcej ani mniej. A jedyne co, to było tylko widoczne, że po prostu byli chowani lokalnie. Wszyscy ci inni biali uczniowie, którzy powiedzmy również umarli w tych internatach, no to po prostu ich ciała były przewożone lokalnie tam
do ich rodzin, gdzie mieszkali. A Indianie po prostu, nie było takich możliwości, to byli chowani lokalnie. Także to wszystko jest po prostu makabryczne, to co się dzieje. Dzisiaj komuniści wykorzystują wszystko, kompletnie wszystko, żeby każdą tragedię wykorzystać, żeby spowodować to, żeby było więcej regulacji, podatków, ingerencji i tak dalej, i tak dalej. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów, nie dajcie się zastraszyć. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, patrzcie się naokoło, uczcie i głosujcie mądrze w listopadzie 2022 i w listopadzie 2024. Zdrowia dla normalnych.